I moje pytanie, które chciałbym zadać, dotyczy mojego procesu sądowego. Mianowicie jestem tutaj, mam zarzut propagowania totalitaryzmu. To chce pan mnie powołać na świadka, rozumiem. No, jako eksperta. Chciałbym się dowiedzieć właśnie, bo ostatnio się zacząłem zainteresować, co to tak właściwie jest ten totalitaryzm, no, co ja takiego szerzę. No i tak w tych definicjach totalitaryzmu, tam lansowanych przez Hannah Arendt i tak dalej, no to to głównie jest nacisk na to, że jest państwo, które ma jedynie słuszną ideologię i wykorzystuje aparat państwa do tego, żeby narzucać społeczeństwu tą jedynie słuszną ideologię, a nawet jakby terroryzuje pozostałych inaczej myślących. I w tym kontekście chciałbym, żeby pan przeanalizował chrystianizację Rzymu i jakby to przejście od politeizmu do jedynie słusznej religii chrześcijańskiej i następnie prześladowania tych różnych właśnie religii politeistycznych. Czy można powiedzieć, że zgodnie z definicją Hanny Arendt, chrześcijaństwo średniowieczne, starożytne i w ogóle, czy sama doktryna katolicka, chrześcijańska ma charakter totalitarny? No tak, dziękuję. Bardzo ciekawe pytania. Ale zacznę od tego tutaj o totalitaryzm katolicyzmu. Podsunę nawet nazwisko Leszka Nowaka, no, od razu. Jakieś miałem możliwość brać udział w takiej konferencji, gdzie Leszek Nowak wygłaszał tam o klasie trójjedynej, która panuje w Polsce. Tak, że to nie jest żaden socjalizm, tylko oni mają środki produkcji, środki ideologiczne. Nie wiem, co tam jeszcze było jeszcze. I władzę polityczną chyba, czy coś. I mówił, że to jest właśnie ten, degeneracja, prawda, tego totalitaryzm. O. No ja powiedziałem, że jeśli totalitaryzm, to w takim razie w Watykanie jest jeszcze gorszy totalitaryzm. Tak? W Watykanie, żeby nie wracać do chrześcijaństwa, tylko teraz Watykan. Wszystko. Środki produkcji, władza polityczna, władza administracyjna, władza ideologiczna, wszystko jest. Wszystko jest opanowane. Więc to jest najbardziej totalitarny Leszek Nowak w swoim szaleństwie, bo moim zdaniem on był szalony potem. Ucieszył się bardzo. Potem gdzieś wypisywał o tym, że ten Watykan i Kościół katolicki to jest takie potworne. Ja boję się, że to ja poruszyłem ten kamień, który uruchomił lawinę, bo przedtem atakował strasznie tylko ten komunizm. Tą czwórklasę panującą, a tutaj tak, ja bym tak na to stawiał, bo to jest oczywiście bzdura kompletna, natomiast funkcjonalnie rzecz biorąc, to ten Hanna Arendt nie mogła znieść tego, że na porządnych niemieckich uniwersytetach w ich trzewi wyrastał taki człowiek jak Heidegger, który jeszcze wstąpił do NSDAP, prawda? O. No nie chcę tu wchodzić w związki emocjonalne, uczuciowe pani Arendt z Heideggerem, ale niestety moim zdaniem to jest nędza ta książka. Ona się przyczyniła bardzo dobrze do walki politycznej w ramach zimnej wojny, bo ona zrównywała Hitlera ze Stalinem i z głowy problem. Nie ma odpowiedzialnych za pierwszą wojnę, za drugą wojnę, nie ma sprzeczności kapitalistycznych, Niemcy są czyste z Heideggerem, poza jednym Hitlerem, który tam się pojawił, prawda? A tak to Niemcy zostały oczyszczone w ten sposób, jeśli nie ma hitleryzmu. A przecież tak wcale nie jest. Także ja pisałem taki tekst już kilka lat temu i wszędzie, gdzie mogę, to wciskam, żeby właśnie w ten sposób podejść do totalitaryzmu, że to jest kategoria wyprodukowana po to, żeby uwolnić od odpowiedzialności Kościół katolicki. No jak to Kościół katolicki dopuścił do tego, że Niemcy się z Francją biły? Wojna między chrześcijany? Przecież to jest kompletna klęska. A ta kategoria w polu nauki pełni taką funkcję oczyszczającą. Już nikt nie mówi tam o tym, o wyścigu, zajmowaniu kolonii przed I wojną światową. O co w ogóle ta wojna była? Tylko zaczyna się od rewolucji bolszewickiej. W 17 roku się zaczyna, podczas gdy rewolucji socjalistycznej ich sukces wynikał przede wszystkim z tego, że to był protest przeciwko ludobójstwu. Jakimi była pierwsza wojna światowa? Miliony trupów, tak? Ludzie stojący w rowach miesiącami po szyję w błocie. Prawda? Jak są wspomnienia żołnierzy spod Berdeo, to najstraszniejsze nie były wybuchy, pociski, śmierć, tylko smród. Bo tam setki tysięcy ciał gniły bez przerwy i w tych ciałach mieszkały całe rodziny szczurów po prostu.
Także to sytuacja taka egzystencjalna, nie do zniesienia. Więc to jest koszmar. Także ja bym tutaj, no oczywiście, zostawić to cesarstwo teraz, bo to trzeba pokazać na absurdalność tego wszystkiego, prawda? Że to się nagle okazuje, że no, jest się totalitarnym, prawda, z jakichś powodów, ale jak ma się 1000 baz wojskowych na całym świecie, 1000 baz wojskowych na całym świecie, to się jest wzorem demokracji, prawda? Dlaczego tego nie nazwać słoniątko na parze, tylko demokracja, to ja nie wiem. Czy w ogóle można mówić o tym, to jest militaryzm państwowy, prawda? No tak.